I co, Zbyniu, rozpoznałeś siostrę? A. To jest twoja siostra? Tak. Ale wzruszyłeś się? Czyli kontakt nawiązałem, widzisz? Moc internetu jest, co? No, jestem Marta do zarządzania. To jest fajne. Szwagier, Marta i... Magdalena Sawasawie, sama moca córka. No ale ja rozmawiałem z tą, co mieszka w Szkocji. No, to dobrze, rozumiem kwestię. Nie wiem, czy jest mężarską, bo miała jakiegoś córek, czy urzyek. Ona trochę żal miała, wiesz, że zostawiłeś żonę, co nie? Aha. Ale mówi, że pogada, więc wiesz. Ale zadowolony jesteś, że zobaczyłeś. No. Ile lat siostry nie widziałeś? Dużo mamy. No. No tak, 8 na pewno. 8 na pewno. No, mi się tak wydaje. Ale widzę, że jak zobaczyłeś jej zdjęcie, to łezka ci poleciała. Rozkleiłeś się troszeczkę, co? No bo zawsze siostra. No siostra, no jakby nie było. Myślę, że wiesz, powinna też troszeczkę serca otworzyć i się z tobą skontaktować, wiesz, przeze mnie. Może nie wiem, bo ja jak ona była w Szkocji, a jechałem sobie z Wolsztyna, ja do niej dzwoniłem. Tam jest 11-cyfrowy numer. Nie tak u nas 9 na komórę. Ja za nie dzwoniłem, rozumiesz? Ładna, zadbana kobieta. No, człowiek, no człowiek. Prawie ma własną firmę. Ja bym chciał, ale ocieplenia, wymiana okien, takie robi. No ale widzisz, nie wierzyłeś w moc internetu, a ja zawsze wierzę w moc internetu, powiem. Ja nie wierzyłem, bo słuchaj, ja nigdy nie miałem internetu, a jak miałem, to słucham muzyki Disco Polo sobie na internecie. No tak, to ja się nie znam. Nie se lata, Przemek, nie se lata. Za późno z internetu bez Polski. Za późno. Ale widzę, że jednak troszeczkę sentymentu masz do siostry, bo łezki ci poleciały. No poleciały, no. Wiesz. Poleciały, co zrobisz. Bardzo dziękuję za wszystko. Pozdrawiam z moich widzów tam. Fajnie. Tak, chcą mi pomóc. Chcą ci pomóc, naprawdę, no nawet wyszli z taką inicjatywą, wiesz, więc... Bo ja nie wiem... Więc trafiłeś mnie w dobrym czasie i w dobrym miejscu. No nie wiem, jak ja sam wyjdę, ja pójdę, nie? Jak będę musiał... Spokojnie, nie jesteś sam, Zbyszek. To pójdę, nie? Nie jesteś sam, nie płacz. Że pierwsze mi powiedzieli, że ja bym miał jakieś pieniądze, to oni mi załatwią jakiś spokój. Ja się zaraz bym nie dostał tego mieszkania socjalnego, tego ja sobie miał. No, socjalnego. Załatwimy, Zbysiu. Ja nie muszę zrobić pokój szachty, kawał misku, żeby się umyć. Załatwimy, Zbynio. Aby mi dostał mieszkanie. Masz jakąś nadzieję, że jeszcze siostra się odezwie do nas? No mam. Masz nadzieję? No to dobrze, bo może to obejrzy i może troszeczkę podejdzie do tego... A też pokazałeś, w jakich warunkach mieszkam? Tak. Wysłałem filmik i dałem naszą stronę, co nie? Dałem linka do mojego kanału. No to nic. Hello, Zbyszek. Hello.